Siemano, dzisiaj kolejny hit sprzedażowy. Ford Kuga, dwulitrowy diesel, 136 koni, jednostka znana z francuskich aut. A co można powiedzieć o tej Kudze? Jeden z lepiej wyglądających SUV-ów swojego czasu. Dynamiczny, mało palący. Naprawdę nie dziwię się, że ludzie to auto kupują i jeżdżą nim bardzo długo. A co do samochodu? Wersja Titanium, czyli najbardziej ulubiona wersja wyposażenia dla klienta. I też najlepiej wyglądające srebrne listwy na czarnym nadwoziu, naprawdę robią robotę. Fajny wzór felgi, ten taki pięcioramienny pająk. No, auto prezentuje się na tym dobrze, tak samo jak widzicie, podwójny wydech, hak i reszta rzeczy, które wam mówię, właśnie teraz o wyposażeniu. Mamy przyciemniane szyby, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Jeszcze jest, a oczywiście bardzo fajna rzecz, którą ja lubię, czyli szklany panoramiczny dach. Naprawdę podczas jazdy z dziećmi czy na jakiś urlop w przyładnej pogodzie miło jest sobie poprzeglądać, jak tutaj się wszystko na świecie prezentuje. A co do auta, serwis do końca, ostatni wpis przy 206 tysiącach, auto 208. I jeszcze oczywiście wspomnę wam o bezwypadkowości. Zmierzyłem przed chwilą, przed zrobieniem filmu, całe dookoła, jest w oryginale, więc na pewno nic tu nie było przy tym wozie grzebane, blacharka jest ładna. A dalej myślę, że przejdziemy do wnętrza i wewnątrz w pojeździe wam opowiem o wyposażeniu wewnętrznym. Teraz spójrzcie sobie jeszcze na fotele i środek. Fotele fajne, półskóra, na pewno przydatne przy SUV-ach. Na razie tyle. To co, wracamy do wnętrza pojazdu. Tak jak widzicie, kierownica jest bardzo ładna, nie ma praktycznie żadnego zużycia i jest też wielofunkcyjna. Macie tutaj sterowanie tempomatem, sterowanie radiem jest tutaj obok. Takie Ford akurat ma od kilku lat bardzo podobne. Jak widzicie, nie ma żadnych błędów. Jakieś nagrzewanie dodatkowe, zapomniałem o nim wspomnieć. Widzicie sobie tutaj przebieg. Co jeszcze mogę dodać? Ford na pewno lubił polskich klientów, miał bardzo wcześnie polskie menu, a w niektórych autach, tak że Audi, trzeba było czekać do 2012 roku, żeby było seryjnie. Spójrzcie tutaj na cztery elektryczne szyby. Te panele są naprawdę ładne, niepodrapane. Tak samo jak tutaj panel od świateł. Też wyglądają dobrze. To przejdźmy już do sekcji środkowej. Auto zapalane z przycisku. Jest to dość wygodne. Kluczyk, dostęp bezkluczykowy, praktycznie można powiedzieć, jak to nazwać. Ułatwia sprawę. A widzicie, jeszcze nie dodałem wam tutaj z takich cech, można powiedzieć, zewnętrznych. Podgrzewana przednia szyba, więc naprawdę w zimę jest przyjemność jeżdżenia tym autem. Jeszcze jest fotochrom w lusterku wstecznym. Grzane fotele. Grzane też są lusterka, czyli taki pakiet trzech grzanych rzeczy. Radio jest to lepsze, Sony. Fajnie gra, na pewno czuć różnicę między tym takim zwykłym fordowskim. Mamy też dostęp tutaj do telefonu z tym radiem. Skrzynia oczywiście sześciobiegowa. Widzicie, tutaj mieszek jest cały. Tak samo jak tutaj te plastiki. Są bardzo ładne. Podłokietnik. Spójrzcie sobie jeszcze raz na fotel pasażera. I tyle. Ewentualnie, jakby ktoś chciał się na siłę doczepić, ten panel od klimatyzacji, tam gdzie się najczęściej go dotyka, na plusie, znaczy na zwiększeniu i na zmniejszeniu siły wiatru, nawiewu, jest troszeczkę podjechany, ale da się taki kupić z Forda Focusa trójki, bo jest taki sam, tanio, za 50 zł czarny, więc można to łatwo wymienić. I dalej, no spójrzmy na serwisy, bo mówiłem wam, że auto jest serwisowane. Zacznijmy tutaj. Tutaj mamy powoli wpisy, 30, 50, 65 tysięcy, 81, 102 i to jest to wszystko Ford, ale otworzyłem gdzieś za daleko, a nie, dobrze otworzyłem. No i dalej mamy 142 tysiące, tutaj nie widzę dokładnie ile z tego przebiegu, tu mamy 183, 191, no i ostatni przy 207 w 2022 roku w styczniu. Więc auto jest wyserwisowane do samego końca. Tu macie potwierdzenie, że jest to titanium, kolor Panther Black, naprawdę kolor ładny. No i jest oczywiście potwierdzenie też z przeglądu. I tutaj macie też wypisane, kiedy był robiony. W kwietniu 15. Macie też podany przebieg, 192 tysiące i nie było żadnych zastrzeżeń. No jeśli interesuje was ta Kuga, a śmiało mogę ją wam polecić, wbijcie na mafkar.automoto.pl
lub też na Instagrama Mavkar Auta, lub ewentualnie zadajcie pytania przez maila i YouTube'a. To by było na tyle. Hej!